No jesteśmy w dobrym miejscu, więc to cieszy. Z małym opóźnieniem z bazy wyruszyłem, ale dotarłem. Kiedy pojadę w trasę, może mi tam coś dalej, co mi jak wyjadę w trasę, na pewno bym tam chciał, no, ale na razie jeszcze się z tym nie śpieszę, zobaczymy. Jakąś trasę może zrobię niebawem, jedną czy nie, może tak powiedzmy. No. Chicago i dostałem bardzo dobrą ofertę, no aczkolwiek nie wiadomo, że przejdzie ze względu na finansowanie. Zaoferowany inwestor z Chicago, który też ma kilka tam lokali, zaoferował mi 6 tysięcy powyżej. Jadę teraz po pick-up do jakiejś malutkiej mieściny, do jakiejś towarów, jakoś tam brewery, jakoś tam ale połowa dnia. Może niebawem przyjdzie taki czas, że wyjadę jakieś trasę. Jeszcze to masz, wyjadę trasę, to tak. Wisconsin rozwodu Twin Lakes, Wisconsin czy coś takiego. W międzyczasie sprawy wyglądają tak, że mam kontrakt na budynku w Chicago i dostałem bardzo dobrą ofertę, no aczkolwiek nie wiadomo jeszcze, czy ta oferta przejdzie ze względu na finansowanie ze strony kupującego. Gdzie wystawiłem budynek na sprzedaż za 355 tysięcy dolarów. Pojawiły się trzy oferty, dwie były na pełną wartość za 355. Jedna przyszła o 6 tysięcy powyżej tej wartości, którą ja wystawiłem na sprzedaż. Więc za 361. Inwestor z Chicago, który też ma kilka tam lokali na wynajem, postanowił kupić, zaoferował mi 6 tysięcy powyżej. Rozładowany, jadę teraz po pick-up do Monroe, Wisconsin, jakieś 80 mil na zachód. Do malutkiej mieściny, do jakiejś do browarów jakichś. Tam jest brewery jakaś. Kurczę, wygląda, że tam będą ciasne ulice. Nie wiem, jak oni mnie tam będą ładować. No, ale cóż,
niebawem się przekonamy. Nie ma się czym przejmować, już jest prawie połowa dnia. Jakby co? Czy ja tutaj jestem? No, na 4 godzinach pracy to... A być może niebawem przyjdzie taki czas, że pojadę gdzieś w trasę. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak pojadę w trasę, to dajcie znać. Chcielibyście zobaczyć, jak jadę w trasę znowuż? W daleką trasę po Ameryce. No i rozpadało się. Zanim dojechaliśmy do Beloit. Się rozpada. Więc dostałem fajną ofertę na budynek w Chicago na 361 tysięcy, ale też nie wiem, czy generalnie budynek nie jest tyle wart. Jak ja zrobiłem ewaluację w oparciu o cap rate i net operating income, to ewaluacja wychodzi tak powiedzmy około 330 tysięcy. Więc jeżeli ktoś mi zaoferował dobre 30 tysięcy powyżej wartości rynkowej, nie wiadomo, czy nie będzie problemu przy sfinansowaniu tej nieruchomości ze strony kupującego, bo nie wiadomo, czy po prostu ta nieruchomość zostanie wyceniona na tyle przez rzeczoznawcę. Bo w przypadku finansowania nieruchomości, zanim bank udzieli w pełni kredytu, no to rzeczoznawca musi wycenić nieruchomość i powiedzieć, jaka jest jej wartość. Więc może być problem, rzeczoznawca może nie wycenić na 360 tysięcy, może wycenić na 320-330, więc i wtedy co? I wtedy bank już nie sfinansuje w oparciu o 360 tysięcy, tylko i kupujący będzie miał problem. No, ale ponieważ kupujący jest inwestorem, który ma już jakieś nieruchomości na wynajem, nieruchomość, ten inwestor kładzie 25% wkładu własnego. 25% z 360 tysięcy to mamy 90 tysięcy dolarów wkładu własnego. Więc jedyną opcją, jeżeli bank tego nie sfinansuje, to jedyną opcją dla kupującego będzie po prostu dorzucić trochę cashu. Jeżeli jest to inwestor, który ma już jakieś pieniądze i lokale na wynajem, no podejrzewam, że byłby w stanie dorzucić 20-30 tysięcy więcej cashu i w dalszym ciągu kupić nieruchomość, tym bardziej, że widać, że kupujący bardzo chce. Kupujący stracił jedną ofertę na jeden budynek. Widać, że bardzo chce kupić kolejny i akurat wybrał sobie mój. Z takich czy innych względów. Widać, że bardzo chce. Zaoferował się położyć 25% wkładu własnego, jak i również dosyć duży earnest money deposit, czyli taki deposit, który daje się przy podpisaniu kontraktu ze strony kupującego, bo tutaj kupujący postanowił zaoferować 10 tysięcy, co jest dosyć duży wkład. Ten earnest money deposit, 10 tysięcy dolarów, to jest sporo. I dodatkowo jeszcze kupujący podpisał inspection waiver, czyli to jest coś takiego przy kontrakcie, że kupujący podejmuje się, decyduje, że nie będzie po prostu robił inspekcji budynku. Nie będzie sprawdzał, czy są jakieś usterki, są jakieś potencjalne rzeczy do wymiany, do naprawy.
kupujący, podejrzewam, przeszedł przez budynek. Jest to pewnie jakiś też kontraktor, który być może ma jakąś wiedzę z zakresu napraw i remontów i zrobił po prostu oględziny wzrokowo i mniej więcej wie, na czym stoi. I dlatego podejrzewam, że nie chce robić inspekcji. No po prostu wie, na czym stoi, a jeżeli widzi jakieś drobne mankamenty i drobne usterki, no to po prostu wie, że będzie w stanie je sam skorygować, naprawić i nie będzie problemu. To też pokazuje mi, że kupujący bardzo chce budynek. To jest bardzo ciężko taką ofertę dostać, nawet na tym rynku w tej chwili, co jest, że to jest ciężko, żeby ktoś kupował, zwłaszcza apartamentowiec z kilkoma lokalami na wynajem i żeby podpisał taki inspection waiver, że nie robi inspekcji i po prostu kupuje tak jak jest. No ale cóż, tak się... No tak kupujący zadecydował, więc ja taką ofertę też zaakceptowałem. Jeżeli jest pisane mi to, żeby sprzedać w takiej cenie, przy takich warunkach, to sprzedam. Jeżeli nie, no to najwyżej się nie sprzeda. Będziemy wtedy myśleć, co dalej. Nie będzie tragedii z tego powodu, jeżeli się nie sprzeda. Zawsze można z powrotem rzucić na rynek i czekać na kolejne oferty. Albo można też i wycofać z rynku nieruchomość i po prostu dalej ją wynajmować. W każdym razie, dlatego zakup dupleksu w Indianie, na które już podpisałem rezerwację, czekam na podpisanie kontraktów, chcę kupić bez względu na to, czy budynek w Chicago sprzedam, czy nie. No, żeby mieć tą elastyczność tutaj. No i zajechałem do Monroe, Wisconsin. Kolejna mała mieścina. Gdzie my tutaj będziemy coś ładować z tych browarów, to nie wiem, wygląda na to, że w jakichś ciasnych, małych zakamarkach. Więc to jest coś, czego kierowca z reguły nie lubi. No, żaden kierowca nie lubi przyjeżdżać w takie rzeczy, w takie dziwne miejsce. Po co to jest potrzebne? Prosto w lewo i na drzewo, do znaku stopu, a potem jeszcze raz w lewo i na kolejne drzewo. No i tak właśnie, to jest... Kurczę, powiedział, że do znaku stopu, ale... Nie wiem, do znaku stopu. Jest tutaj jakaś... O, tutaj jest tutaj, przepraszam. Dobrze, pojechałem.
ten patyn już tu będzie teraz wyjeżdżał. Zostawiłem swój przeciwdeszczowy kubraczek w samochodzie i zapomniałem, a tu teraz leje jak z cebra. No. Żona mi ostrzegała rano, że będzie padać, to sobie wziąłem, a potem zostawiłem w samochodzie. No dobra, trzeba się iść wczekować chyba, nie? No i jestem, siedzę na doku. Spore zawirowania były, bo tam się coś nie zgadzało z tym zamówieniem, który idzie do DC. Musieli dzwonić do odbiorcy tam, zmieniać całe zamówienie, zdejmować to, co brakowało, bo brakowało czekoladek, a ja miałem nadzieję, że sobie pojem trochę. No niestety, brakuje czekoladek, no i czekoladki nie pojadą do DC. Więc na tych całych zawirowaniach to się zeszło tutaj z dobrą godzinę albo półtorej w zasadzie, od kiedy tutaj przyjechałem. No cóż, taka jest godzina druga, a i tutaj byłem chyba około 12, trochę po 12. No dobrą półtorej godziny się zeszło, no ale cóż, jestem w końcu na doku i mnie ładują, więc już tam słyszę się, wszystko rusza i trzęsie, więc pewnie za pół godziny powinienem jak najdalej stąd wyjeżdżać. Więc zobaczymy, kiedy pojadę w trasę, może mi tam coś dadzą. Jakbym chciał, zadzwonił i powiedział, hej, dajcie mi jakąś trasę, na pewno by mi dali, nie? No ale na razie jeszcze się z tym nie śpieszę. Więc nic, zobaczymy. Jakąś trasę może zrobię niebawem. Jedną, czy nie, może tak powiedzmy, no raz na 2-3 miesiące wyskoczę gdzieś, nie? Tak, dla odmiany. Macie tutaj na deszczu. Kierowca sobie przymontował jakieś wesołaki. To jest dopiero, kurde, masakracja. Siedzimy tutaj w miejscowości Monroe, której szczególnie nic nie ma. Ciasnota tylko i nic więcej. Okej, wrota pozamykane, no to jedziemy na bazę, teraz się tu stąd wydostać, pewnie będzie tu na, tu do 11, nie na 12, tylko na 11 Street, a potem do Route 69, okej, na południe do 20, tędy chyba pojedziemy, więc troszeczkę inną trasą, żeby tutaj nie było lipy. W tych zakamarkach. Bo z tego co się orientuję, to wracam na bazę z tym ładunkiem. Wysłałem SMS-a do dyspozytora, żeby mi to potwierdził, żeby czasami bolił, że to gdzieś indziej ma iść. No, ale mogę powoli zacząć jechać. Ogólnie ładunek idzie do DC, więc no będzie i tak jechał na wschód, nie? Jakiś kierowca over the road go zabierze. Dobrze, że przestało padać, bo myślałem, że przemoknę do suchej nitki. No jedź, gościu. Oh, shit.
bing, bing, bing. To zawsze bardzo przyjemnie w życiu. Więc zobaczymy, czy transakcja na budynku wejdzie do końca, czy nie, bo może być problem z wyceną nieruchomości w kwestiach zaakceptowania finansowania ze strony kupującego, czy kupujący dołoży większą gotówkę, czy nie, to też nie wiem, no bo ten kontrakt jest też w pewnym sensie zależny od tego, czy kupujący otrzyma w pełni sfinansowanie. Jeżeli nie otrzyma, to może się wycofać z kontraktu, więc może cały deal, że tak powiem, skończyć się na niczym. No, ale zobaczymy. Cokolwiek by nie było, to będzie dobrze. Trzeba być zawsze pozytywny, myślę. W międzyczasie to jedziemy na bazę. Pewnie zanim zjadę na bazę, to może już być koniec mojej pracy na dzisiaj, a może jeszcze mi coś dadzą, nie wiem, bo nie mam spokojnie za dwie godziny powrotu na bazę, już jest 2:30, to tak 3:30, 4:30 powinienem być z powrotem. Jestem w tej chwili na 9 godzinach pracy, 9:15, więc jeszcze spokojnie 2 godziny to będzie 11:15, 11:30. Oczywiście w Planet Group też mogę sobie wyjechać na trasę, też Kościół powiedział, że jakbym chciał jechać, jak jechać na trasę, to mogę dać mu znać, da mi jakiś ładunek, jak będę chciał jechać do Arizony na przykład bez problemu. Powiedział, pojedziesz sobie do Arizony z ładunkiem, zrobisz sobie tam przerwę, jak będziesz chciał pozwiedzać albo coś. Więc w Planet Group też mogę wyjechać sobie na trasę, jakbym chciał, głównie do tej Arizony, ale... No zobaczymy. Tutaj jakoś 2 tygodnie temu dyspozytor do mnie dzwonił i oferował mi, znaczy pytał się mnie, czy nie chcę jechać do Idaho, w okolice Boise, Idaho. To bardzo nie byłem na to przygotowany, jeszcze w tej chwili nie jestem na to gotowy, no może się przyjadę, na razie jeszcze mam pewne sprawy, muszę sobie załatwiać w ciągu tygodnia, mam jakieś appointmenty i za bardzo nie mogę się urwać na powiedzmy 4-5 dni, żeby pojechać sobie do takiego Idaho, no ale może za, nie wiem, za 2-3 tygodnie, za miesiąc, może będę w stanie to zrobić. Jak i również o tym,
dlaczego procent składany to jedno wielkie kłamstwo.